Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Infection Free Zone. Kontynuujemy oczywiście naszą rozgrywkę, którą ostatnio troszeczkę porzuciliśmy, bo odcinków nie było chyba długo z tego co pamiętam. No na pewno ze 6 dni, chyba tak. Dobra moi drodzy, na pewno zauważyliście, że mamy troszeczkę inne miniaturki. To z tego powodu, że stwierdziłem, iż może właśnie dzięki temu uda mi się delikatnie ten kanał nasz rozpromować, więc nie dziwcie się, że są delikatnie takie w stylu YouTube'a. Ja zazwyczaj nie chciałem robić takich miniaturek, bo bardzo mnie te miniaturki bolały, no ale cóż, to tylko test, zobaczymy, jeżeli naprawdę się to sprawdzi, no to te miniaturki z nami zostaną. Dobra, ale kontynuując, oczywiście wracamy do naszej rozgryweczki. I tak, widzę, że tutaj mamy poletka, drewna nadal nam brakuje z tego co widzę, chociaż nie, 17 drewna, tutaj widzę, że płot trampowy jest już zaczęty, tak? Płot trampowy jest już zaczęty. Tutaj pieski małe dwa również sobie chcą przejść przez płot, który jest niewybudowany. No i reszta jest spokojna. Muszę sobie przypomnieć jeszcze konfigurację F2 to... Okej, to... Spacja to było zatrzymywanie, okej, to już wiem. Dobra, widzę, że tutaj jest w miarę. Tu też jest spoko. O! Chcieli nas dojść. Cała horda. Naprawdę horda cholera. Oh shit. Niedobrze. Dobra. Kolejna horda gdzieś tu krąży. No cały czas tu krążą. Calusieńki czas tu krążą. I to jest problematyczne, bo w tej chwili my już nie mamy amunicji. Myślę, że musimy się zamienić. Zrobić to może w ten sposób i wrócić tutaj. Tak samo naszymi tutaj przyjaciółmi również wrócić w tą stronę. Ja zapomniałem jak się wydaje komendy. Pyk i pyk. Da się? Nie da się. Dobra. Was też tu przyjdziemy. Dobra. Amunicja jest mniej więcej już uzupełniona dla nas. Jak to wygląda wszystko? No horda jest z daleka, więc jeszcze w miarę jest w porządku. Jeszcze w miarę jest w porządku. W ogóle jakie mam zadania? Właśnie. Zadatuj budynek na snuby naukowe, to wiadomo. Jak z amunicją tu? Tak samo słabo. I tu też nie za ciekawie. Nie za ciekawie. Kolejna horda próbuje się dostać przez płot. Dobra. Czwarta. Powinno być już w porządku. One się już wracają. Okej. A więc, no potrzebujemy definitywnie zebrać teraz te surowce. Tylko pytanie jak? Czy my mamy tutaj... No właśnie nie mamy chyba. Składu czy mamy skład? Nie, no mamy skład. Nie pamiętam, gdzie ten skład mogliśmy określić, w sensie ile możemy mieć w ogóle tych surowcy. Ale chyba właśnie mieliśmy wcześniej problem z tym wszystkim, że nasi tutaj, nasze jednostki nie miały w ogóle gdzie tego odstawiać. Więc dzisiaj na pewno spróbujemy to poogarnąć wszystko. Żeby już było na czysto. Shiftem się to ogarniało, dobra. Te jednostki pójdą tutaj. Kolejne jednostki pójdą tutaj. Niech oni to pozbierają. No to naprawdę dużo jest. Tego naprawdę dużo jest. A widzę, że jest sporo amunicji i jedzenia, które na pewno w przyszłości się nam przydadzą. Narzędzia, spoko. Spocilocci. Tutaj tak samo przydałoby się ruszyć. I tymi jednostkami również ruszymy tutaj. Tu jeszcze jedna jednostka. Uuu, gdzie? Where? A tutaj, okej. No ale oni już wracają, już nie są tak zbytnio potrzebni, więc spoko. No, ale wy chyba mieliście też coś robić, prawda? Czy nieprawda? To chyba nie wy. Pomyliłem jednostki, cholercia.
Straszna lipa, że oni nie potrafią się sami tym zająć. No bo widzę, że oni już mają full. Oni już mają full. Może nie będzie głupim po prostu ich puścić znów, żeby sobie przeszli i poszukali wszystkiego. I wziąć po prostu jedną jednostkę, która będzie to woziła wszystko samochodem, wiecie? Tak chyba będzie najlepiej. Tak chyba będzie najlepiej. I nawet to zróbmy. Niech oni idą tu. Niech sobie zaczną zwiedzać. No, zawsze tutaj brakowało mi w tej grze właśnie opcji losowego przemieszczania jednostek, że oni sobie sami chodzą i sami sobie tego wszystkiego szukają. Tylko non-stop niestety sami musimy im wydawać rozkazy w ten sposób. Troszeczkę irytujące, no ale cóż. Pre-alpha, pre-pre-alpha nawet. Nawet Seven Days Today nie jest taki alfie jak to. Dobra. Poszukujcie dalsze budynki. Wy sobie chodzicie tutaj. Wyjdziecie z samochodów. No tak, ja chcę mieć jedyneczkę. Dobra. No i full. To może być naprawdę problematyczne. Więc myślę, że na razie to ja się po prostu poruszam tam, gdzie jest najwięcej amunicji, bo amunicja nam się tak przyda, że jasna cholera. No ale weźcie to, kurde. Włóżcie, chłopaki. Weźcie to odłóżcie. Dwunasta pięć. Mało czasu. Bardzo mało czasu bym powiedział. Dobra, ammo jest. Ammo już mamy. Dobra, teraz możemy się przejść tutaj. Tu i tu. Co wy robicie, chłopaki? Czemu w taki sposób? Budynek wyczyszczony, okej, okay, fajnie. Wiecie, jak będę miał więcej jednostek, to ja mógł sobie to w nocy bez problemu ogarniać. Tylko, no niestety, początkowo to jest problematyczne. Najlepiej jakby była w ogóle ciężarówka. Najlepsza byłaby tutaj ciężarówka. Dobra, tylko tak, jednostki już nie wracają sobie do bazy, bo widzę, że to jest również nasz lekki problem w tym wypadku. Wywracajcie sobie tu, wywracajcie sobie tu i wywracajcie sobie tu. Wszyscy coś tam mają. Czy to w ogóle żarełko mają? Dobra, odkładaj to. Dobra, widzę, że infected incoming. Wytrzymałość pojazdu 200 na 600. Też tak troszeczkę słabiej uchnął pod tym względem. Zbieraczy mamy trochę, no tylko mówię, trochę słabe jest to, że my nadal mamy problemy z tym zbieraniem. Z tym zbieraniem, to jest problematyczne. Amunicji mamy 31, to spoko, naprawdę dużo nam starczy. Jak wy w ogóle stoicie za mną? Stoicie spoko. Wy to w ogóle najlepiej na razie podkładajcie to, co macie. Też nie, wy z tym ammo możecie siedzieć, nie ma problemu. Też być może się zamieńcie, o. A ja jadę po kolejne surowce, które są tu na przykład. Jednak samochodem to samochodem, nie? Hordy zauważone, jak już będą blisko nas, dobrze byłoby zareagować na ich ataki. Na ich ataki warto byłoby uważać. Ptaszki latają. Najbardziej teraz mnie interesuje amunicja. Gdzieś tu jest horda, kolejna i dosyć spora horda. Naprawdę spora horda. No i z jedzonkiem stoimy tak 2 na 10, nie? No musimy tu stodołę ogarnąć, to też jest dosyć istotne dla nas w tej chwili.
Patrzę mniej więcej, co my tu jeszcze możemy wziąć i osobiście... No w sumie dużo tego już nie zostało. Myślałem, że więcej. Myślałem, że więcej. Cicho, cicho. Cicho, bo przyjdzie cicho. Dobra. Tu już mamy clear. Idą trzy hordy. To może być ciężkie. Próbują się dostać, cholercie. Dobra. Udało się. Przeżyli. Przeżyli, nie jest źle. Czy to jest drewno? Cegły. Te cegły są gdzie, przepraszam bardzo? A tu są, okej. Okay. Po prostu wtedy jak zbieraliśmy te różne śmieci z ulicy, typu drewno właśnie i tak dalej, na wycinkę, to wtedy chyba nie mieliśmy nawet... Oh fuck, robi się niebezpiecznie. Gdzie? Gdzie nie mamu? Gdzie nie ma amunicji? Halo, chłopaki. Tu nie mamo, okej. Dobra, siadło. Udało nam się. Lecimy dalej. Trochę miejsca w bagażniku mamy. Kolejna horda. Może nam się uda ich jakoś wyminąć, co? Czy się nie uda? Jak nas zauważą, to jesteśmy w dupie. Zauważyli nas. Ale może się uda. Być może się nawet uda. Udało się, okej. Okay. W ogóle, jak nasi tutaj ludzie mniej więcej ogarniają się na to budowanie? Bo widzę, że zbieraczy mamy sporo, można było ich trochę ograniczyć i dać więcej w budowniczych. Potrzebujemy również rolników. Odejmijmy tutaj dwóch, tu dwóch, bardzo będzie sześć, tutaj sześć, ośmiu. No potrzebujemy ludzi. Potrzebujemy ludzi, mamy dużo oddziałów. Te oddziały też nam troszeczkę robią krzywdę, no a zarazem też bez tego nie dalibyśmy rady. Bez tego również nie dalibyśmy rady. Dobra, kolejna horda. Tu już widzę, że się szósta zbliża, jesteśmy bezpieczni. Fajnie, miło i przyjemnie. No z jedzeniem niby stoimy spoko, ale jest 21 dzień grudnia. Więc no na razie, w sumie właśnie, na razie chyba i tak rolnicy chyba nie dają sobie rady z sianiem tego wszystkiego, więc nie wiem, czy to jest nam nawet potrzebne w tej chwili. No ale cóż. Dobra, wy sobie przyszukujcie tutaj. Wy sobie przyszukujcie tutaj, bo to się przyda. Zaznaczymy im mniej więcej tak. Wy możecie się przejść na południe, bo na południu też mamy jeszcze dużo miejsca do przeszukiwania. Myślę, że na dwie ekipy sobie skoczą. I z jedna... Dobra, wy zostańcie w środku. Bo nawet jedna sobie skoczy. Jedna sobie skoczy i będzie akurat miło i przyjemnie. A oczywiście nasz super samochodzik zapierdziana dalej. Po surowce. Zacznijmy odtąd. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Okidoki. No to jakaś produkcja jest niby tego jedzenia, tak? No jest. Coś tam robią, no. Nawet drewno nam trochę przybyło. To dobrze.
Budynek wyczyszczony. Wyróbcie dalej. Dobra, tu jeszcze dwa miejsca zostały, akurat będzie na kolejne. Jak to wygląda? Tutaj ekipa sobie działa, tu sobie ekipa kolejna przeszukuje, też spoko. Fajnie. Czy wy już sobie wszystko odnieśliście stąd? Nie, jeszcze nie. Ale zobaczcie, kurczę, od razu lepiej to wszystko wygląda, nie? Gdzie infected incoming? No to jak tak, to wy tego nie róbcie, panowie. Nie opłaca się tego robić w ten sposób. Nie ma co z nimi walczyć. Nie ma co z nimi walczyć. Nie musimy, nie walczymy. Ktoś nie może zreachować destination. Dobra, to jest full. Wiecie co, być może znów zrezygnujmy troszeczkę ze zbieraczy, skoro mamy tyle tego wszystkiego. Full, idziemy budowniczych. Tutaj też sobie zrezygnujmy, max. Osoby budujące. Pracujcie, chłopaki, nad tym. Potrzebujemy więcej ludzi. Następny dzień z pewnością sobie wykorzystamy na to, że pojedziemy szukać ludzisków trochę. Zdrowy, zczerpany drewno. O, fuck, już nie ma drewna. No to żem porobił. Do czterech. Tutaj max zbieracz. Godzina 16. Powoli możemy już zacząć się przygotowywać do zmroku, bo widzę, że oni dalej tu będą podróżować. A mi chyba aż tak nie jest to potrzebne. Jeden idzie tu, jeden idzie tu. A ty, chłopie, idziesz tu. A tymi jednostkami sobie jeszcze pochodzimy trochę. O, oh shit, horda. Tego nie przemyślałem. Tego nie przemyślałem. Horda zauważona, czyli gdzieś na północy musi być, tak? Czy nie? Nie, o dziwo cicho. O dziwo cicho. Dobra, chłopaki skończyli? Czy nie skończyli? Jeszcze nie skończyli. O! Co wy robicie? Widzę, że nie mamy już paliwa. Chociaż nie, no mamy 25 kanistrów niby. Dlaczego nie robi to refula? Przelej paliwo ze zbiornika paliwa. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Dobra, widzę, że tu są jeszcze nasze puszki. Po nie też się przejdziemy. Tylko zostało, no i tu jakieś drobne rzeczorki, tak? No i tu jeszcze puszki. Ale to już i tak naprawdę mało pozostawało, co mnie bardzo cieszy. Bo byłem przekonany, że dłużej nam się zejdzie z tym. Dobra, kolejna horda. Czemu ty tak stajesz tu? Gdzie oni są? No, tylko tu. Wychodźcie stąd szybko i to bardzo. No, przejechali, co prawda przez budynki, ale przejechali. Dobra. Oh shit, jaka horda. Dobra. No tu się robi niebezpiecznie. Da się to zrobić. Już nie ma amunicji. No i teraz pytanie, co zrobimy? Co zrobimy, bo tak, amon nie ma tutaj w ogóle.
Nie wiem, czy nie będziemy chcieli się przedostać, jakoś przebić z tej strony. Może tymi. Dobra. Poradziliśmy sobie, ale to była największa horda w ogóle, jaka nas tutaj czekała. No wyjdźcie tu. Potem tu. Wy tak samo tu i znów tu. Tu i tu. Trochę oberwaliśmy. Nie jest to tragiczna jakaś walka z nimi. No ale oberwaliśmy trochę. Jestem skłonny znów wyruszyć w podróż. 5 godzina akurat, więcej hordy nie ma. Wszystkie hordy, które były w okolicy, chyba są ściągnięte. Zostały ściągnięte w sumie przeze mnie. Dobra. Tu troszkę zboża nam jakoś przyszło. Wiadomo, że to jest horda, dobrze. Już więcej hordy nie ma. Dobra, to jest ten dzień, w którym będę chciał poszukać troszeczkę surowcy. Amunicji 34, no nie jest to dużo, ale też nie jest jakoś super mało. Tak, na pewno chciałbym też tutaj bramkę walnąć, bo tej bramy chyba nie zaplanowałem zbytnio, nie? Metalowa brama, drewniana brama. I nie mogę tutaj tego zrobić nawet. Shit. Tu będzie brama. Niech tu będzie brama. Niech tu będzie brama. Jest jedna tutaj. Dobra, czy tutaj w ogóle coś mamy? No niby są przydzieleni pracownicy. Chciałem dać maksa, ale nie mogę. To jest bardzo przykre. Czy to wszystko? Ostatnie. Siadajcie i jedziemy. Jedziemy na przygodę. Jest pora na przygodę. Nawet nie chcę zbytnio poszukiwać budynków, tylko chcę jak najbardziej sobie pozwiedzać. Wiecie co, ja się zgubiłem troszeczkę. Dobra, już wiem gdzie jestem. To jest w końcu moje miasto, nie? To pojedziemy na Carrefour, że tak powiem. Oj, mamy pierwszych ludzisków. Transmisja przechodząca. Dowódcą skryliśmy się na ludzi, którzy chcą się do nas przyłączyć. Oczywiście, że przyjmij. Idźcie ich do bazy. Mówiąc, że jedziemy na Carrefour, mam na myśli tutaj sieć sklepów, która... Sieć. Można powiedzieć, że jest siecią. Widzę, że jest niedostępna. Oh no! Nie możemy tego zrobić. No niestety na Carrefour nie pojedziemy. Dowódco, znaleźliśmy jakieś ślady. Wygląda na to, że kilka samochodów niedawno tędy przejechało, ale co ciekawe, wygląda na to, że jeden z pojazdów miał gąsienicę zamiast opon. Może to był jakiś bulldozer albo czołg. Przyjąłem. Gdzieś to tutaj było? Widać te opony? Raczej gąsienice? Niestety nie. Chyba nie ma. Jest jakaś szkoła. No widzę, że się da w teorii gdzieś tu przejść. No dobra, nie ma tutaj nic, no nie ma. To bandyci. Stacja kolejowa, okej. Okay. Szukamy ludzi. Potrzeba mi ludzi. Kolejni bandyci. O nie, no nie mówcie, że nie mamy paliwka. Do niego pchają? No! No. 15.13, no będziemy w dupie. Opuść pojazd. Tutaj szybciej będzie chyba, co? Próbuję jakoś się dostać, ale... Kurde, faja. Mamy trochę paliwa i dałoby się nawet chyba jakoś ogarnąć z tym, tylko nie wiem ile im się zejdzie z tym. Poczekajmy aż ta horda może sobie pójdzie. Mam nadzieję, że nie przyjdą, no bo amunicji tak 2 na 10 mamy. Tutaj też się coś dzieje. Shit.
Przyjdą tu jak nic. Nadal cisza. Dobra, atakują. O fuck, jaka horda! Niedobrze, chyba to przegramy. O! Kolejny brak amunicji. Fuck! No, robi się źle. Tutaj no niby jest w porządku, choć widzę, że i tak jest pod tym względem słabo. Dobra, macie dwóch na dwóch. Zobaczymy, jak to idzie. Widzę, że budynek niestety siadł nam całkowicie. Wy szybko po amunicji musicie skoczyć. Nie ma innej opcji. Wy szybko tutaj. Musimy się jakoś rozdzielić. Nie wiem, czy jeszcze żyją. No właśnie, chyba już nie żyją. Nie, żyją! O dziwo przeżyli. Coraz więcej hordy. Piąta 33, nie wiem, o której oni idą spać. Pusta. Dobra. Chyba o dziwo nam się tutaj pod tym względem uda. Paliwko mamy. No nie, rozpieprzyli nam samochód. To za gnoje. Mogą naprawić, dobra. I widzę kolejnych ocaleńców. Widzę kolejnych ocaleńców, o to mi chodziło. Jak tam drewno? 15 drewna? No coś tam sobie budują, tak? Jakaś ścianka tam jest zrobiona. Słyszę, że samochód odpalił. To prawda, no tak średnio, 2 na 10. Paliwko jest, spoko. Potrzebuję was. Ale coś na samochód się zrobił bardzo wolny. Budynek ukończony, który? Okej. Okay. Ten jest ukończony. Te musimy naprawić i to bardzo na gwałt. Totalnie musimy to szybko naprawić. Naprawiajcie, ile się tylko da. Teraz misja przeszkadzająca. Dowódca odkryty się na ludzi, okej. Okay. Miejmy. O to chodziło, w sumie nawet celowo tutaj przyjechałem po was. Paliwa nadal nie ma za dużo. Musimy zaraz uciekać stamtąd. Dobra, paliwko jest. Właśnie, teraz paliwo zaczęło się samo uzupełniać, ciekawe. Dobra. Widzę, że oni się schowali, więc spocznij. Czy ja mogę ich na przykład jakoś przeeskortować? Mogę czy nie mogę? Chyba nie mogę. Wydaje mi się, że teraz tak, kolejna horda leci. Tym razem z tej strony. Zabili nas tu, fuck! Kurka ludzi poszło do piachu. Wy nie macie amunicji, naprawdę. Tutaj
Tu coś znów jest, ale... Cholera, kolejne nasze dziady, które będą chciały nas zaatakować. A ja nie mam amunicji. Robi się bardzo nieciekawie. Oh no! No nie, kurde, faja! Aha, okej. Okay. Straciliśmy 8 ludzi, ponieważ bug. Nie mogę. Nie mogę. Straciliśmy tyle ludzi, że ja pierdzielę. Dramat. Dwa oddziały poszły w tyłek. Dwa oddziały poszły psu w tyłek. Zjechały nam całkowicie wytrzymałość pojazdu, to jest bardzo ciekawe. Naprawcie to, no bo będziemy w tyłku, totalnie. Totalnie, 68 drew, no Jezu. O matko. Wytrzymałość pojazdu teraz zrobiła się tragiczna i ten samochód jest tak wolny. Czy ja mogę go jakoś naprawić? Czy da się jakoś tą wytrzymałość pojazdu zwiększyć? Mnie się wcale nie dziwię teraz, że to jakoś siadło. Oni chyba go pchają nadal, tak? Nie. Nie pchają go. No opuść pojazd. Ja bym chciał go jakoś naprawić. Bo nie wiem jak. Chcę mieć na maksa tu. Inaczej też trochę. Znaczy, no nie, no, zdychę chcę ich tak, tutaj 10 przydzielić. I max zbieraczy. Bo to też jest problem. Ale widzę, że chyba się samochodu nie da naprawić. Idź do kwatery głównej, rozprosz oddział, opuść, wymiana i nic więcej. Oddział 6, tylko i wyłącznie to. Tylko i wyłącznie to. No nie mamy znów, kurde, nie mamy w ogóle magazynu. Oh shit. A dodatkowo jeszcze robi się nieciekawie z tej strony. Jak oni nam tutaj poumierają za chwilę, to w ogóle będzie dramat. Dobra, wyrównaliśmy tamtych. Tylko co nam to dało? Jak nadal jesteśmy w dupie? No właśnie. Musimy dać szybko jeszcze strażnika. Nie wiem, czy to się uda. Ja strażnika chciałem, nie to. No idą. Dobra, obroniło się. Jeszcze kilka takich ataków Horde, jesteśmy w tyłku, totalnie. Znów potrzebujemy ludzi, tylko mamy 8 żywności. Wiesz, to jest nic. Horda zauważona, ale taka coś chyba mała. No i wykrakałeś, Shiro.
Wykrakałeś, Shira. Ona upadła? Co? Ja pierdzielę, przegraliśmy. O cholera, no nie udało się. Jejku, jakie to jest ciężkie. Moi drodzy, jakie to jest kurde ciężkie. To jest na maksa ciężkie. O, jeszcze mi wyszło z gry, świetnie. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, już wróciliśmy. No to tak, ogólnie, no, nie udało nam się obronić poprzedniej zony, ale to nie szkodzi, bo w sumie i tak chciałem w sumie zacząć sobie delikatnie inaczej. I wiecie co, tak sobie myślę, czy nie byłoby głupim sposobem zacząć gdzieś, gdzie w teorii mamy blisko miasto, ale nie tak stricte miasto, na przykład tu. Bo co są okolice właśnie Mińsko-Mazowieckiego, Cegłowa, Mrozy, Kałuszyn, kurczę, może by jednak gdzieś tutaj coś pokombinować. Tu jest niby ten Kałuszyn, tak? Tu jakieś duże budynki są, wow. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Ewentualnie może gdzieś tutaj, tu chyba gdzieś jest jeszcze Jakubów, z tego co mi się wydaje, prawda? Mińska Autostrada Wolności, bardzo często nią jeżdżę. Kałuszyn, a gdzie jest Jakubów? Gdzie jest Jakubów? Bo zgubiłem Jakubów. Jakubów gdzieś tu powinno być. Kościelna, szkolna, dobra. Bo wiecie, chcę znaleźć taką miejscówkę, gdzie będę miał blisko miasta, żebym miał w ogóle to plądrować, ale zarazem, żeby nie było problemu z dostępnością miast. Tak sobie myślę, czy by tutaj nie zacząć. Tu jest ciekawe miejsce. To jest nadal Mińsk Mazowiecki, co prawda. Tylko bardziej Nowa Huta i tym podobne. Dobrze mówię, Nowa Huta? Chyba Nowa Huta. Tak, bo tu są zajazdy kolejowe. Mrozowska jakaś tam i tak dalej. Dobra, tutaj zaczynamy. Dalej moje rodzinne miasto, chociaż tych okolic w sumie nie znam. Nazwa zony. Niedostępne w Alfie, okej. Okay. Wydarzenie samouczka nie chcemy. Wydarzenie fabularne chcemy. Początkownik będzie kwiecień. Ludzie. Mogę wziąć więcej. W sensie, że łatwe, okej. Okay. Nie no, idziemy na naszym poziomie. Weźmy sobie ilość hord na 0,8, bo widzę, że no dosyć mocno nas jadą. Dosyć mocno nas jadą, okej. Okay. Okej, okay, już do was wróciłem. Wybierzmy sobie miejsce na kwaterę główną, tylko zróbmy to teraz bardzo, bardzo z pomyślunkiem. Chociaż ta mapka wydaje się dosyć mała i troszeczkę mnie to niepokoi, powiem wam osobiście. No ale dobra, może, jak wygląda w ogóle tutaj? Pojawiłeś magazynu 309, tu by było 120. To jest duży budynek, który może być potem problematyczny. I tak się właśnie zastanawiam, czy ten budynek jest mi potrzebny, czy być może nie lepiej byłoby na przykład gdzieś się rozbudować tu? No tutaj to chyba troszeczkę za mało. Tutaj troszeczkę za mało, aczkolwiek... Może tu? 120, 10... No to co, tutaj? Na przykład ten blok? 309, 27... Dobra, niech będzie. To będzie moja kwatera główna. Dobra. Przełącz kanał. Sygnał jest słabszy, bla 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 bla, czyli to co to było wcześniej. A tutaj coś pokazało, że jest w teorii sygnał, no dobra. Tylko tak, znów widzę, że nam przełączyło niestety na brak wskaźników. Ja potrzebuję wskaźników. Gra widzę, że znów mi to utrudnia. Nazwy ulic, pokaż ikonę uprzednich budynków, zasobów na mapie. No właśnie, no dlatego nie mam. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tego nie mam? Nie wiem. No, chcemy zrobić to w ten sposób. Na początku sobie to ładnie poeksplorujmy. Godzina 8 to jest akurat. Zbierzmy troszeczkę drewna. Być może zaadoptujmy te budynki na schronienie. Te budynki są dla nas za duże? Co?
Nie, no nie przydajcie, no nie są aż tak duże. Max zbieraczy, 15 budowniczych. Ale irytuje mnie to, dlaczego ja nie mam... O, teraz już mam, okej. Okej. No bo nam pokazało to po prostu, że... Wiem. Wcześniej było faktycznie ten... Czy był ten quest, który nam pokazywał, że potrzebujemy książek. I on się bardzo szybko teraz odpalił, to dlatego. To dlatego. Wszystko wyjaśnione. Jak to surowce wyczerpane? Przecież cały czas... Pracujecie nad tym. Jak z bronią? Mamy 6 pocisków, czy 6 pocisków, 6 broni. No dobra, żarełka jest trochę. Zaadaptowane, pięknie. Co jeszcze mogę zrobić? Magazyn. Magazyny w teorii możemy sobie tutaj poogarniać. Liczba miejsc 23, tutaj 17, 24. To wy gadacie, że jest to niby dla was za duże. Bronienie. Tutaj byłoby kwadr 8, 11 i 9. Czy 8? 9. Magazyn. 123. Dobra, to może być magazyn. Nie ma problemu, nawet ze dwa magazyny. I myślę, że zaraz będziemy sobie już kombinować... Będziemy sobie kombinować już powoli z murem. Żeby tym razem nie popełnić tego błędu, co poprzednio. Miejmy nadzieję, że... O! Jednak... Nadzieja umiera ostatnia. Już horda pierwsza. Pierwsza horda za nami. O, w razie czego, jeżeli będzie dosyć niebezpiecznie, to oczywiście sobie tutaj szybciureczko zrobię bez problemu nowy oddział, ale na razie nie potrzebuję tego, więc luz. Zbierzmy drewienko, więcej drewna, bo to drewno cały czas jest potrzebne. To jest jeden z najbardziej istotnych przedmiotów, surowców, przepraszam. Budynek wyczyszczony, świetnie. To teraz możecie iść tu. Bo hordy raczej na pierwszy dzień no aż tyle jej nie będzie. Nie będzie jej na tyle, żebyśmy aż jakoś super się w tej chwili bali tego wszystkiego. Więc luz. I myślę, że powoli już mogę sobie drewnianą palisadkę wybudować tak, żeby ona była dla mnie dosyć dobrze zorganizowana. Koszt 110 drewna, no dużo. Dużo, bardzo dużo. Chciałbym ten budynek również mieć przy sobie. Rozumiem, że przez to się nie da. No nie da się. Tu też jest budynek. Halo, halko, halko. Halko, halko, to jest anuluj. Jak my chcemy to zrobić? Drewniana palisadka. No na pewno tak. Tu jest tylko woda, więc woda mi się nie przyda w żaden sposób. Zastanawia mnie to. Może jakoś tak? 78. Przynajmniej, żeby sobie poogarniać te takie główne, wiecie, budynki, które... No, które są dla nas istotne, nie oszukujmy się. Może jakoś tak? No coś takiego chyba, nie? Dobra, tak będzie dosyć poco loco. No i tak, drewniana brama, która również nam się tutaj przyda. Niech ona będzie tu i tu. Dwa główne budynki wyjazdowe, więc tym bardziej nam się to przyda tutaj. Dobra. Szybko na trójeczkę i czekamy. Dużo zbieraczy. Budowniczych... Dyszka, maksymalnie dyszka. Reszta zbieracze, bo dużo drewna na nas tutaj czeka. No drewna niby mało nie mamy, więc o tyle dobrze, no ale jednak to się i tak przyda. I w ogóle zrobiłbym sobie kolejny oddział. Właśnie tutaj. Pożarełka, no niby mamy spoko, ale to się szybko skończy.
Transmisja przychodząca. Dobra, z podziemi, tak. Przygotujmy się. Możemy się oszukać w jednej chwili. Czy wy tu przeszukujecie? Przeszukujecie. Dobrze wiedzieć. Mamy problem z drewnem. Dobra, czyli tak, teraz full zbieraczy, tak? Nie, przepraszam, bo nie jeszcze robił bramy. Dobra, budynek wyczyszczony. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Nasza kolonia pięknie sobie tutaj... Pięknie sobie tutaj działa. O, przepraszam. Dobra, tutaj jest to do naszego researchu. Ja oczywiście musiałem zlagować sobie grę. Przepraszam was za to. Kliknąłem nie to, co chciałem. I niestety wam tutaj lekkie cięcie wyszło. No ale to cóż, trudno. Czasem tak bywa. Dobra, chłopaki, wracajcie. Jeszcze to sobie w sumie przeszukaj. Sporo żarełkę znaleźliśmy, fajnie. Bądźcie przygotowani, bo to różnie bywa. No właśnie. Robi się to już niebezpiecznie. Palisadka widzę, że powstaje, fajnie. Równy stopień niż poprzednio. I myślę, że musimy również zacząć myśleć o polach. My mamy to, co chcieliśmy, no nie mamy w sumie tego. Gdzie musieli to znaleźć? Schronienie dla zwierząt i kuchnia. Kuchnię możemy gdzieś tutaj zaadoptować w razie czego. 1, 1, 2, 7. Dobra, niech to będzie kuchnia. A wy dalej macie zbierać drewno. Dobra, wy już możecie powoli zacząć iść i szukać innych rzeczy. Szukamy, szukamy. Nasi pracownicy co, nie mają destination? Co tu się stało? Halo? Dalej przeszukujecie jak leci. Proszę mnie to. Kurczę, obawiam się, że może być tu problem z samochodem. Jest naprawdę bardzo mało budynków. Tu jest naprawdę mega mało budynków. Road is missing. Nie rozumiem czemu, skoro coś tam robią, tak? Coś tam robią. Nie mają już miejsca, okej. Nadal brakuje drewna. Przepraszam, czemu ty nie wziąłeś tego do końca? Nie wiem, co mi się wydarzyło, ale coś się wydarzyło. Nie, w ogóle sobie tu kulki lecą, delikatnie mówiąc. I powoli już się wracajcie, chłopaki. Dobra, wszystkie działy do bazy. Wszystkie oddziały do bazy, tu mamy adaptację powoli. Horda zauważona! Shit! Gdzie? Na północy. Może nic nam nie będzie grozić. No od południa raczej nas nie zaskoczą, bo nie mam tam w sumie co. Jakieś pojedyncze budynki tylko.
Stare blokowisko. Kolejna horda. Nawet na nas idą. Dobra, palisadka lekko dostała, no ale to też nie problem. Rozbierz budynek, nie. Jest tu coś takiego jak napraw wszystko. Centrum naukowe, jakieś inne duperelki, ale chyba nie. Kolejna horda. To jest niebezpiecznie, ale no już tutaj mniej. Dobra. Nie przedostaliście, ok. Zamianka. Tak to by wyglądało. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał Lovas Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Infection Free Zone. Trzymajcie się. Hej, hej.